Nowe odcinki Ninjago Powstanie Smoków już niedługo, a twórcy praktycznie codziennie zdradzają nam kawałek tajemnicy odnośnie tego, co zobaczymy już 12 października. I dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku naprawdę ciekawych tweetach Kevina Burke. Zaczynajmy! Ostatnio wśród fanów Ninjago panuje moda, aby na Twitterze prosić twórców o to, żeby w kilku słowach streścili rolę jakiejś postaci albo podali jakieś fajne informacje odnośnie drugiej części sezonu. I na kilka z nich jeden z twórców, a mianowicie Kevin Burke, odpowiedział. Pierwszy z użytkowników poprosił o to, aby w trzech słowach zdradził rolę Kaya na drugą część Ninjago Powstanie Smoków. No i Kevin odpowiedział hot, 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 gorąco, gorąco, gorąco. Zapewne Kai odegra jakąś większą rolę, chociaż to było mówione już jakiś czas temu. No i teraz wydaje mi się, że mamy tego potwierdzenie. Co więcej, jak wiemy, Kai będzie również szkolił Wildfire, więc być może jedno z tych słów gorąco odnosi się właśnie do tego duetu, że teraz będzie tego ognia na ekranie po prostu więcej. Następna osoba poprosiła o to samo, ale odnośnie Lloyda i Kevin odpisał: odkrywanie ukrytych tajemnic, ukrytych sekretów. Co to może oznaczać? Ja uważam, że Lloyd prawdopodobnie jako pierwszy odkryje, jak powstała fuzja i kto za tym wszystkim tak naprawdę stoi. Jest to oczywiście wielki sekret Imperium i wydaje mi się, że Lloyd będzie właśnie tą osobą, która go odkryje. Poza tym wiemy od Doka Wyatta, że Lloyd w nowych odcinkach będzie błyszczał i będzie miał jeszcze nie jedną ważną scenę, więc wydaje mi się, że to, że odkryje, jak powstała fuzja i jak to zatrzymać, to jest rzecz potwierdzona. Kolejna postać to Zane. Kevin napisał: mniej bycia zagubionym, mniej znikania. Mniej więcej tak to można tłumaczyć. I oznacza to oczywiście to, że zobaczymy Zane'a na ekranie dłużej niż jak to było w pierwszej części. Jednak dalej nie będzie on w tym głównym zespole, ponieważ będzie miał poboczne zadanie. Będzie badał te portale między klasztorami i sprawdzał, jak one funkcjonują, podczas gdy reszta drużyny będzie szukać smoczych rdzeni. I ostatnia postać, odnośnie której Kevin coś zdradził, to jest ten taki nowy, tajemniczy duchoszkielet. Kevin napisał: wokal, czyli śpiew. Tak, moi drodzy, ten duch widocznie będzie śpiewał, tylko zastanawiam się, w jakiej formie to będzie. Czy coś na zasadzie na przykład Syren z LEGO Dreams, czy może będzie to musical? Boże święty, proszę, żeby tego nie było. Jak musical w Ninjago będzie, to ja kończę z tą serią, nie? Wydaje mi się, że do czegoś takiego twórcy by się nie posunęli i musicala nie będzie, na całe szczęście. Tylko po prostu ta postać będzie jakoś śpiewać. Jej śpiew będzie powodował jakiś mętlik w głowie albo coś takiego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak ostatecznie będzie, przekonamy się 12 października. A teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!